arcybiskup może postawić tak, no powiedzmy to otwarcie, bezczelne warunki. I te warunki są spełnione. I jeszcze może inna podobna, choć jako spoza kościoła zagadka. Przyznam, że nie znałem tego i ze zdumieniem przeczytałem list, który do właśnie w okresie mszy w Lille, 76 rok, skierował do arcybiskupa ówczesny premier, jak wiemy później prezydent Republiki Francuskiej, Jacques Chirac. List, którego no, ostateczną intencją było nakłonienie arcybiskupa do tego, żeby pogodził się z papieżem. Oczywiście list bardzo kurtuazyjny. Tylko jak to się dzieje, że w tym liście premier Chirac, zresztą podobne i niespodobnymi inicjatywami występował prezydent ówczesny Giscard d'Estaing. Jak to się dzieje, że ci politycy tej tak zwanej, prawda, republikańskiej, establishmentowej prawicy, którzy jak strzegą jak źrenicy oka zasady laickości, którzy, jak wiadomo, blokują wszelkie nawet no, najmniejsze aluzje do chrześcijańskiego dziedzictwa, tam w preambule Traktatu Europejskiego i tak dalej, ja ze zdumieniem czytałem list premiera Chiraca do arcybiskupa Lefebvre'a, który zaczyna się od słów chrześcijańska Francja, która cieszy się zaszczytnym tytułem najstarszej córy Kościoła, która z podziwem patrzy na działalność waszej ekscelencji, wyraża nadzieję, że ekscelencja znajdzie drogę porozumienia, etc., etc. I oto przy takiej okazji nie ma problemu laicyzmu. Nie ma problemu niemieszania domen kościelnej i państwowej. Chrześcijańska Francja. Mówi to premier, laicki premier. A co jeszcze bardziej zdumiewające od tego, że premier laickiej republiki pisze taki list? Nie protestuje żadna masońska loża we Francji przeciwko tak demonstracyjnemu naruszeniu zasady separacji państwa od kościoła. To sprotestowała nawet, jak obecny prezydent Sarkozy powiedział coś tam o pozytywnej interpretacji laickości. Prawda? I oburzenie było wielkie, a tutaj najstarsza kościoła, córa kościoła i nie protestuje. Proszę Państwa, zapewne moje... Już na zakończenie może, przepraszam bardzo za to przedłużenie, chciałbym trochę osobiste wyznanie złożyć. Ja muszę powiedzieć otwarcie, że ja przez wiele lat stałem na stanowisku, że decyzja o konsekracji biskupiej w 1988 roku była błędem. Błędem, znaczy nie to, żebym postrzegał ją jako właśnie akt schizmatycki czy coś w tym rodzaju, ale uważałem, że jest to błąd o charakterze taktycznym czy strategicznym. On bowiem, no, co jest oczywiście faktem, powodował, że odtąd działalność bractwa w bardzo dużej mierze polegała na tłumaczeniu, że nie jesteśmy schizmatykami, prawda? Tłumaczeniu, że nie jesteśmy ekskomunikowani. Wydawało mi się to nieco jałowe, prawda? No, jakby praca na jałowym biegu. Ale jeżeli podejdziemy do tego nieco inaczej, przywołam tutaj postać z innej płaszczyzny, chociaż właściwie nie do końca z innej, hiszpańskiego tradycjonalisty Juana Donoso Cortés, który pisał: dopóki legalizm wystarcza, to legalizm. Ale jeśli legalizm nie wystarcza, to nie ma takiego środka nadzwyczajnego, do którego nie można by się uciec,
aby ratować samą substancję. Tym środkiem nadzwyczajnym na płaszczyźnie politycznej, bo ta mowa była polityczna, była dyktatura. Tym środkiem nadzwyczajnym były właśnie owe konsekracje. No i wreszcie, już kończąc, naprawdę myślę, że motu proprio z 2007 roku przyznało rację temu stanowisku. Opór był konieczny i owocny. Dziękuję. Proszę Państwa, dziękujemy bardzo panu profesorowi Bartyzelowi, który pokazał nam, czym jest lektura owocna. Ponieważ lektura owocna to jest właśnie lektura, która sprzyja tego typu przemyśleniom, zwłaszcza te ostatnie przemyślenia końcowe pokazują nam, że świat jest tajemniczy. Że świat jest tajemniczy, świat nie jest prosty, tak jakby chcieli różni symplifikatorzy nam przedstawić, a właściwie podawać do wierzenia. Świat jest bardzo tajemniczy. Wprawdzie teorie spiskowe są potępione, no czasami jest dyspensa wtedy, kiedy Rywin przychodzi do Michnika, ale to potem są znowu potępiane, ale nawet takie chwilowe dyspensy pokazują, jak bardzo tajemniczy jest świat. Proszę Państwa, kolejny nasz prelegent, pan doktor Paweł Micary. Proszę bardzo. Excellence, wielebni księża, szanowni państwo, mam przyjemność mówić dzisiaj na temat biografii arcybiskupa Marcela Lefebvre, pióra biskupa Bernarda Tissier de Malleret, niejako w imieniu jednego z patronów tego polskiego wydania w imieniu kwartalnika Christianitas. Szczerze cieszę się, że ta ważna książka może już nie tylko leżeć w wyobraźni i marzeniach wydawców, ale także wchodzi do rąk polskiego czytelnika. Ta ważna, obszerna i udokumentowana biografia jednej z najważniejszych postaci Kościoła wieku XX. Jeśli miałbym wyróżnić podstawowe cechy tego dzieła, to co na kartach tej książki przebija bardzo wyraźnie, to z jednej strony wymieniłbym rzetelność faktograficzną, cechę bardzo ważną, a rzadko spotykaną niestety dzisiaj nawet w dziełach historycznych. Z drugiej strony, co też jest rzeczą niebagatelną, synowską lojalność autora względem bohatera książki. Mamy rzecz jasna tu do czynienia z autorem, jak powiedziano, uczestniczącym i zaangażowanym. Osobiście wdzięczny jestem przede wszystkim za to pierwsze, za precyzję badacza, rzetelność narratora, choć umiem oczywiście docenić także i absolutnie uniwersalną wartość lojalności synowskiej. Podstawowa faktograficzna prawdomówność tej książki jest najlepszym sposobem rozpraszania negatywnych, oczerniających stereotypów dotyczących arcybiskupa Lefebvre, hodowanych od dziesięcioleci na glebie ignorancji i fałszywych skojarzeń. W ten sposób dla każdego czytelnika tej biografii stanie się jasne, że kojarzenie arcybiskupa a to z jakimś ciasnym konserwatyzmem arystokratycznym, a to z lękową mentalnością wroga każdej nowoczesności, a to z wąskimi horyzontami europocentryzmu, a to z nostalgią sentymentalnego wstecznika, a to z jakimś antysemickim syndromem Vichy, że to wszystko jest zespołem klisz niezasługujących na nic więcej niż wzruszenie ramion. Te kalumniatorskie stereotypy okazują się śmieszne w zestawieniu z informacjami o pochodzeniu, wykształceniu, zasługach misjonarskich i duszpasterskim dynamizmie Marcela Lefebvre.
Jeśli książka biskupa Tissier de Malleret obnaży tę śmieszność owych klisz wobec publiczności, do tej pory często uzależnionej od jedynie słusznej opinii, będzie to już wielki sukces na drodze zrozumienia ważnych konfliktów w Kościele wieku XX, a więc i warunkowanej nimi naszej teraźniejszości. Jednak znajomość faktów, w tym wypowiedzi arcybiskupa, może nas nie tylko uwolnić od negatywnych stereotypów na jego temat, ale równie ważne jest oczyszczanie podziwu lub akceptacji, uwalnianie ich od narzuconych fałszywych skrótów myślowych. Święty Tomasz z Akwinu w Sumie Teologii w traktacie religijności dużo miejsca poświęca problemowi również nierozsądnej czy fałszywej w związku z tym czci Boga samego. Coś takiego w absolutnie nieporównywalny oczywiście dla tamtego przypadku sposób dzieje się także, gdy chcemy uczcić, uszanować, podziwem otoczyć wybitną postać ludzką, człowieka. Czasami ów podziw czy akceptacja mogą być tyleż odpowiedzią na to, kim jakiś człowiek był, co mówił, jak również próbą jakiegoś poradzenia sobie z tym, jak był nazywany, jak go przedstawiano, jak go prezentowano. A więc ta książka to także dla tych, którzy postać arcybiskupa podziwiają, chcą z nią być bliżej, sposób, aby poznać ją bliżej i naprawdę. Nie ze stereotypów i nie z jakichś ogólnych na jego temat opinii. Takim na przykład fałszywym skrótem myślowym byłoby zdanie, że arcybiskup Lefebvre był przeciwnikiem reformy liturgicznej jako takiej. A przecież znamy jego ostrożną, lecz mocną pochwałę tych korekt, których w liturgii wymagał wprost dokument soboru i które zostały skonkretyzowane w prawodawstwie liturgicznym jeszcze w czasie samego trwania samego soboru w roku 65. Sam arcybiskup pisał przecież wówczas, że sobór odpowiedział z umiarem i roztropnością, że coś rzeczywiście należało zreformować i odnaleźć. Niezależnie zatem od wszelkich dwuznaczności, pomieszania dobrego i złego w reformach liturgicznych, już zresztą u ich początku w latach 50., to nie arcybiskup Lefebvre był ich ostrym krytykiem en général, en principe. Z całym spokojem możemy nawet zakładać, że gdyby już po soborze nie doszło do dewastatorskiej rewolucji liturgicznej, arcybiskup Lefebvre nie uznawałby stanu prawodawstwa liturgicznego z roku 1962 za non plus ultra, nienaruszalny punkt dojścia tradycji katolickiej. Z całą pewnością uznałby, bo rzeczywiście to wyrażał, potrzebę duszpasterskich adaptacji w granicach zdrowej tradycji. Następnym fałszywym skrótem myślowym byłoby przypisywanie arcybiskupowi Lefebvre jakiejś pryncypialnej skłonności do tak zwanej skrajnej prawicy, form prawicowych dyktatur lub rezyduów politycznych nostalgii. Jego myśl w tym względzie była wyjątkowo przejrzysta i moralnie czysta. Zacytujmy wypowiedź z połowy lat 70. Jeśli pojęcie prawica będzie oznaczać ideę społeczeństwa żyjącego według zasad ustanowionych przez Boga, opartego na autorytecie, posłuszeństwie i sprawiedliwości, można rzeczywiście powiedzieć, że jesteśmy z prawicy. Ale jeśli określenie skrajna prawica oznacza nadużycia władzy osobistej przez bezprawną dyktaturę albo partię dążącą do tyranii, oczywiście niczym takim nie jesteśmy. Ale nie mamy też wątpliwości, że zasady teologiczne i moralne Kościoła mają oczywiste konsekwencje w społeczeństwie, które jest dziełem Bożym i jako takie podlega prawom Bożym. Przyznajmy, że ta wypowiedź jest nie tyle manifestem kapelana politycznej krucjaty, ideologa rządów silnej ręki, ile przykładem dobrej harmonii myśli katolickiej w przedstawieniu kościelnego stanowiska na temat polityki. Swoją drogą, jakże potrzebujemy takiej klarowności na co dzień.